Dobra, witam, witam. Dzisiaj arkusz czwarty zrobimy. Także myślę, że wyrobimy się w ciągu pół godziny. Więc zaczynajmy. Nie przedłużając, utwórz bazę nazwy egzamin. Utworzymy taką bazę. Tylko zmienimy sobie nazwę na egzamin czwórkę, żeby po prostu nie mieszać już tych baz, które wcześniej zostały zaimportowane przez poprzednie arkusze. Oczywiście standardzik UTF-8, utwórz, import. Wybieramy plik. Egzamin, htdoc, ścieżka, egzamin czwórka i mamy wykonaj. Zrzut oczywiście musimy wykonać, bo jest to nieodłączna część tego elementu. Dobra, wiem, że będziemy potrzebować tu jakąś kwerendę, podobno dwójkę, więc zrobimy screena. No i zróbmy sobie po prostu jeszcze plik kwerendy. Tekstowy kwerendy.txt. Dobra. I tutaj zapiszemy sobie nasze kwerendy. Pierwsza kwerenda będzie dotyczyła zapytanie wstawiające do tabeli wynik rekord o danych, czyli do wyniku przechodzimy. Wstaw. Możemy to zrobić graficznie. Wartość ID ma być automatycznie, czyli tutaj 0. Tu nic nie wpisujemy. Tutaj ID 1, data pomiaru to jest 2020.05 i tu ma być 20, już taką daną miałem. I wynik 15, czyli tutaj dajemy wynik 15. Ok, takie zapytania sobie kopiujemy, zapisujemy jako zapytanie pierwsze i lecimy z drugim zapytaniem. Wybierając jedynie pola ID, informacja i wartość minimalna z tabeli BMI. Przechodzimy do tabeli BMI, wchodzimy SQL i dajemy select. Mamy mieć pole ID, czyli ID, później informacja i wartość minimalna. Wartość minimalna z tabeli BMI, czyli from BMI. Kontrola, Ctrl C, oczywiście to będzie poprawne zapytanie. No i przechodzimy. Aha, jeszcze teraz można zapisać to. Screen ma obejmować całe okno. Paint, Ctrl S i zapiszmy sobie to jako kwerenda 2. A tu to, no to tutaj nam się po prostu już to rozszerzenie da samo. Dobrze, kwerenda 2 JPEG. Egzamin 4, przepraszam. Tak, no i mamy. Dobra. Ctrl V. A, nie skopiowałem. To i to jest jako trzecie. Tutaj mamy trzecie zapytanie. Dobra. Teraz czwarte. Trzecie znaczy się, przepraszam. Wykorzystującą relację, więc przechodzimy sobie do egzamin, żeby całościowo sobie to zrobić. Select i co mamy wybrać? Pola wynik z tabeli wynik, czyli tak, wynik.wynik. Informacja z tabeli BMI, czyli BMI.informacja. Informacja. I teraz from wynik. Inner join, to łączymy. Inner join, przybliżę wam, bo pewnie nie widzicie zbytnio. Inner join i druga tabela to jest BMI, łączymy poprzez wynik.BMI ID jest równe BMI.ID i takie coś nam ma wyjść i zapytanie wykorzystuje, no to już mamy, tak, no i super, zapytanie trzecie gotowe, no i czwarte, ostatnie. Wybierając jedynie pola wartość minimalna, wartość maksymalna z tabeli BMI. Przechodzimy do BMI. SQL select wartość minimalna, wartość maksymalna from BMI. I teraz where dla niedowagi, czyli to jest pole informacja, czyli where informacja jest równa niedowaga. Ctrl C. Zapisujemy. I chwila. Niedowaga, czy... Tak, to raczej czegoś takiego nie ma, chociaż mogę się mylić. Niedowaga. Powinno wyskoczyć, co się chyba źle zrobiło. Kontrolowałem, informacja jest niedowaga. Jest dobrze, tak. Dobra, czwarte zapytanie. Pewnie źle, nie widziałem po prostu prawidłowo. To sobie zamykamy, to wszystko. Przechodzimy do screena drugiego. Kwerendy oczywiście zapiszmy sobie. Dobra, kwerendy zapisały się nam. Tak, tutaj są. Dobra. I teraz tak. Rysunek 1PNG jest wypakowany z archiwum.
rysunek 1, należy go przeskalować, on jest już przeskalowany, czysta, tak? Czysta, zgadza się. Dobra, to przejdźmy sobie. Składa się ze strony waga PHP, no to przechodzimy do Visual Studio oczywiście i będziemy pisać skrypty. Zmieńmy sobie tylko folder główny, wyjściowy, dobra. Zapiszmy sobie ten plik jako Ctrl-S waga.html. Bo na razie będę pisał po HTML-u, żeby szybciej i łatwiej pisać. Tutaj zmienimy sobie na PL, kodowanie UTF-8. Mamy dokument jako tytuł, ma być zmieniony na Twój wskaźnik BMI. Twój wskaźnik BMI. Dobra, i to mamy. Arkusz stylów link 4, czyli link. To. Link rel. I tu mamy styl 4.css. To już mamy podłączony. Teraz podział bloki. Obok siebie banner i logo. No to tutaj zróbmy sobie div klasa. Div class banner. Banner i logo. To sobie skopiujmy. Dobra. Później mamy mieć blok lewy i prawy, czyli tu będzie lewy, prawy. Następnie główny. I oraz stopka, czyli tu będzie tak. No i teraz tu zmieniamy tylko logo. Tutaj mam tak, to miał opisać, czyli tutaj lewy, a tutaj prawy pod nim. Następnie główny oraz stopka. Stopka tutaj po prawie, literówka. Dobra. I tutaj ma, to wszystko już mamy, jeżeli chodzi o bloki. Teraz przechodzimy do uzupełnienia, czyli w bloku banner ma się znajdować nagłówek drugiego stopnia, czyli H2 o treści oblicz wskaźnik BMI. Dobra, w banneru logo, w banerze, tylko w bloku logo mamy mieć wzór PNG, czyli ten nasz obrazek, czyli image i tutaj mamy mieć ten wzór.png, alternatywny napis, liczymy BMI. Dobra, to mamy wszystko. Zawartość bloku lewego. W lewym mamy mieć obraz rysunek 1, czyli znowu image obraz 1. Obraz. Jak to jest? Rysunek, przepraszam. Rysunek 1. Alternatywny napis, podaj dane. Nie, zrzuć kalorie. Trochę za szybko lecimy. Zawartość bloku prawego. W prawym ma się znajdować nagłówek pierwszego stopnia, czyli H1. Podaj dane i tutaj ma znajdować się nasz formularz. No to form action i on będzie prowadził do waga.php. Bo ten zmienimy później. Metoda, jaka jest na to wysyłania na to post. I to tyle. To tyle. Teraz przechodzimy do inputów. Napis waga, czyli waga. Input type. Number. Name. Tu będzie waga. I co jeszcze? Tyle. Typu numerycznego to już mamy. Dobra. Następnie to jest wzrost. Wzrost w centymetrach i tutaj tak samo, czyli input type number a name wzrost. Dobra, też zróbmy sobie BR-kę, żeby to było jedno po drugim, tak jak tutaj jest na załączonym obrazku. No i przycisk, czyli input type submit. I on ma mieć wartość, znaczy nie wartość, tylko ma być podpisany licz BMI, zapisz wynik, czyli używamy value licz BMI i zapisz wynik. Dobra, to mamy. To wszystko. Teraz efekt działania skryptu pierwszego. W sumie, albo nie, lećmy pierwsze, uzupełnimy po kolei, tak jest. Zawartość bloku głównego, tabela z trzema kolumnami, table, i na pierwszy oszczał TR-ka, czyli wiersze. TR-ka. W środku TD.
Fedeton, przepraszam, ale tutaj mamy zastosować nagłówkowe komórki. Żyjemy TH. TH. I mamy mieć IP. TH. Później mamy mieć interpretacja. 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 I na końcu mamy mieć zaczyna się od. Zaczyna się od. Od. Dobra. I to mamy wszystko. Tu będzie efekt działania skryptu pierwszego. Drugiego. Tak. Przechodzimy do ostatniego screena. No i co tu mamy? Teraz zawartość stopki. No to do stopki przechodzimy. Tekst autor. Dodajmy sobie w A. Tu mamy być autor. Autor. Dalej wstanowy numer PESEL-u, czyli tutaj dajmy sobie taki. I odsyłacz, czyli ahref kwerenda. Kwerenda druga. Kropka. J. No i tu wynik działania kwerendy 2. Dobra. Cechy formatowania CSS-a. To przejdźmy sobie do CSS-a. Tu będzie styl 4.css. Zapisz. A nie, jeszcze raz. Styl 4.css. Plain text. Jako all files. Tak. To zmieńmy sobie już od razu na PHP, bo już nie będziemy nic tu robić. Czyli waga.php HTML, tylko all files. Dobra, to już się zmieniło nam na PHP, a tu przechodzimy teraz do CSS. Dla banera, czyli banner tło koloru, background color. Tutaj mamy mieć 4B, B0082, biały kolor czcionki, czyli kolor white. Wyrównanie tekstu do środka, czyli tekst align center. Szerokość width 75%. Wysokość height 100 pikseli. No i co jeszcze? Rozmiar czcionki, czyli font size 150%. Użyjemy jeszcze float lefta, żeby jeden był obok drugiego. Ctrl C, Ctrl V. Zmieniamy na logo, bo będą podobne dane. Dla bloku logo szerokość to jest 25, wysokość 100, tego nie trzeba, tego nie trzeba i tego nie trzeba, dobra. Ponieważ nie mamy podanego, tego tak samo. Dobra, dla bloku lewego, no to teraz lewy i teraz tak, szerokość, czyli width 45%, tak? Width 45%, a wysokość, czyli height 300 pikseli. Dobra. Jemu też dajmy float lefta. Tylko pierw dajmy clear bold, float left. No i teraz prawy. Dla bloku prawego, no to width szerokość 55%, height 300 pikseli, wyrównanie tekstu do środka, no to text align center. Też dajmy mu float lefta. Tak. I teraz główny, no to kropka główny. Dla głównego mamy mieć kolor tła taki sam jak ten. Sobie skopiujmy. Główny, od razu clear bolta, żebyśmy nie zapomnieli, bo on ma być pod tym i jeszcze tak, główny kolor tła, marginesy wewnątrz, no to są padingi i mamy mieć marginesy na poziomie 60 pikseli, to wszystko. Teraz przechodzimy do stopki, czyli stopka i tutaj mamy mieć tło takie same, czyli background color, hashtag ten sam, clear bold oczywiście. I co tu jeszcze jest? Stopka, biały kolor czcionki, czyli kolor white i marginesy wewnętrzne, czyli tak samo, padding na poziomie 40 pikseli.
No i teraz znacznika body, czyli dla całości. Dla całości body, krój czcionki Helvetica, czyli font family Helvetica. Helvetica. Kolor tła, czyli background color. Hashtag FFE4B5. Dobra. Dla znacznika formularza, no to użyjemy form. Dla znacznika formularza margines zewnętrzny, czyli to są margin 40 pikseli. Dla znacznika tabeli, czyli table użyjemy tak. Biały kolor czcionki, czyli color white, wyrównanie tekstu do środka, czyli text align center, szerokość width 90% oraz obramowanie, czyli border 1 piksel, kreskowane, czyli dotted, i mamy mieć żółte, czyli yellow. Dobra, i to wszystko. Teraz w momencie najechania kursorem na pojedynczy wiersz tabeli, kolor tła zmienia się na ten. No to TRK, hover, kolor tła, czyli background color, zmienia się na hashtag 937 0DD. Tak, i teraz czcionka, czyli kolor ma być żółty, czyli yellow. I to wszystko, jeżeli chodzi o CSS. Zobaczmy, jak ta strona wygląda. 127.001 egzamin czwórka. Już przechodzimy. Tutaj jest. Waga PHP. Tak, to jest ta strona. No i spoko. Wszystko jest fajnie uzupełnione, tak jak ma być na screenie. No i teraz pozostaje nam tylko łączyć skrypty. Pierwszy skrypt był zawarty, z tego co wiem, pod formularzem. Nie oznaczyłem sobie tak jak zawsze, ale to nic nie szkodzi, tu na pewno jest ten PHP. No i zaczynamy. Skrypt łączy się z... napisany skrypt w języku. Skrypt łączy się, no to dajmy sobie już connecta. Connect równa się MySQL connect, tu dajmy localhost, czyli localhost, później mamy nazwę użytkownika, czyli standardowo rucik bez hasła, no i nazwa to jest egzamin czwórka, zakończmy sobie linię. Dobra, po wykonaniu operacji na bazie zamyka. Dobra, po wykonaniu, no to od razu sobie dajmy MySQL close i tutaj dajmy $connect, czyli po prostu nam zamknie, jeżeli coś. Skrypt odbiera dane, to spoko, tylko mamy, jeżeli przynajmniej jedno pole edycyjne jest puste, nie jest wykonana żadna akcja, i do tego zrobimy sobie funkcję if. Jeżeli isSet, czyli nie jest puste pole, które będzie pobrane z $post o treści waga, i tak samo to dajmy sobie i, no i skopiujmy sobie to, bo to jest bez sensu jeszcze raz pisać. Ctrl C, Ctrl V. Tutaj mamy wzrost, to wykona nam się funkcja, która będzie tutaj opisywana, czyli w tych klamerkach. No i to musimy wrzucić teraz do tego, żeby nam się to wykonało. I już to mamy dobrze, super ładnie. Dobra. Czyli to już mamy zaliczony punkt. Teraz skrypt musi pobrać dane. No to dajmy sobie dolar waga oraz dolar wzrost. I to jest równa dolar post. Dolar post. Tutaj mamy od tego wzrost. A tutaj u góry mamy wagę. Czyli to samo analogicznie dolar post. No i waga, dobra, no i to już mamy zrobione, czyli to mamy zaliczone, to mamy też zaliczone. I teraz, jeżeli wpisano dane, skrypt liczy BMI, no to zróbmy sobie jakieś obliczenie równa się, wzór na to mamy dolar waga,
razy, nie, podzielone, przepraszam, przez dolar wzrost razy dolar wzrost. Ok, to mamy już zrobione i wartość otrzymaną, czyli to byłaby nasza wartość otrzymana, należy pomnożyć przez 1000. Ja zrobię coś takiego, że sobie dam result jest równy dolar obliczenie razy 10 tysięcy. Tak, i to sobie zamknę w klamerkach, żeby później nie było jakiegoś problemu. Dobra, i to już mamy też zrobione. Dane i obliczenia są wyświetlane według kolejności, według wzoru. No to użyjmy sobie echo i mamy twoja waga to kropka i teraz mamy waga, później mamy mieć twoja waga, tu jest przecinek, czyli twój wzrost, tu mamy dolar wzrost, następnie mamy BRK, łamanie linii, tak tam pisze właśnie w przykładzie, to łamanie linii, no i mamy BMI wynosi, czyli kropka BMI wynosi, tutaj sobie dajmy tak, kropka i tu ma być dolar, ten result, czyli nasz ostateczny wynik. Dobra, zobaczmy to jak na stronie wygląda. Trójka, przepraszam, na przykład 66 kg i 160 cm. No i super, ładnie to wygląda, dobra. Następnie skrypt wyznacza przedział BMI zgodnie z wartościami, jakie są umieszczone w tabeli i przypisuje wartości 1 dla niedowagi, dla wad, dla nadwagi, prawidłowej wagi, nadwagi i otyłości. A żeby to zrobić, jak to jest w tabelce, to najlepiej byłoby teraz wykonać skrypt drugi. Dopiero później odwołać się do tego, czyli tu sobie dajmy praca, że to jeszcze mamy jakby zrobić. Dobra, gdzie jest umieszczany skrypt drugi? No w tabelce tak mówiłem, czyli tutaj sobie zróbmy PHP od razu, zakodujmy. I co ma zrobić? Wysyłano do bazy zapytanie numer 2, ale musimy sobie zrobić connecta znowu, bo już zamknęliśmy nasze połączenie. Tak samo zamknięcie sobie od razu zróbmy, żeby nie było. No i tutaj teraz dolar zapytanie jest równe zapytanie drugie jest kwerendzie. Zapytanie drugie select to, ctrl C i wklejamy w odpowiednie miejsce kończąc z punikiem. Dobra. I teraz pasuje zrobić query, czyli na przykład Q podpiszmy sobie tak w poprzednich arkuszach MySQLi query. I tutaj umieszczamy najpierw connect, czyli połączenie, a następnie dolar zapytanie. To kończymy, robimy pętelkę while'a, pętelka, dolar linia jest równa mysqli fetch row. I tu umieszczamy nasze query, czyli to połączenie oraz zapytanie. Teraz echo, bo musimy zrobić TRK, żeby była następny jakby wiersz. Od razu sobie ją zakończmy, czyli echo TRK i to już mamy, teraz lecimy po kolei, czyli echo, tu umieszczamy TD, następnie linia 0, kończymy naszą TD, czyli TD i to mamy pierwszą i to powinno nam zadziałać i wypisać. Kontynuuj. Oczywiście mamy wypisane na razie tylko ID, jakie mieliśmy. Teraz, żeby wypisało informacje, no to mamy analogicznie pod jedynką, czyli tu i tu. Informacja będzie pod jedynką, a wartość minimalna pod dwójką. Zobaczmy. Oczywiście najeżdżane pod wpływem właśnie wybierania. Pierwsze nam się podświetlają, czyli tak jak tam mieliśmy zrobić, czyli na TR-kach hover. Dobra, czyli to mamy gotowe i teraz następnie skrypt wyznacza przedział BMI. To sobie BMI to otworzymy i tu zostawimy, żeby mieć mniej więcej jak to będzie wyglądać. Czyli tworzymy sobie tutaj ifa, tworzymy sobie teraz tu ifa i zapisujemy, że nasz result musi być większy lub równy 0 oraz nasz
result musi być do 19, czyli 19 nie jest obejmowana. 19 nie jest obejmowana i teraz nam się wykona ta rzecz, która będzie, ta czynność, która będzie pod tym. To sobie skopiujmy i zróbmy sobie takich 4, bo tyle mamy. I tu mamy else if, to tak samo zamienimy sobie na else i tu tak samo na else. I teraz tak, tu było do 19, a tu będzie wczytywane od 19, czyli tu sobie zamienimy na 19 i do liczby analogicznie tak jak wtedy, czyli 26. Tu znowu z kolei będzie 26, a tu będzie 31. Tutaj teraz startuje znowu 31, a tu nie będzie już, na przykład dajmy do stówki, bo tak było mniej więcej. Dobra, i teraz ma wypisywać, co ma zrobić, czyli przedział już mamy, nie musimy tak patrzeć, na to patrzeć. I tak, BMI wyznaczany przedział, na przykład trójka, jeśli to jest nadwaga. Data pomiaru. Aktualna data wyznaczana funkcją PHP w formacie Y-Monday. Możemy użyć do tego na przykład obiektu date, gdzie zapisujemy sobie y-month-day. Dobra, ale żeby to wywołać później, to musimy przypisać na przykład do jakiejś zmiennej, czyli na przykład echo-date. Spok, to już mamy. Teraz wynik obliczany wskaźnik, czyli obliczony wskaźnik BMI, też już mamy pod wpływem resulta. BMI ID, no to sobie wyznaczyliśmy właśnie z tego i teraz trzeba to, teraz pasuje to po prostu użyć. Czyli zapytanie numer pierwsze, to było właśnie wstawiające, czyli to sobie skopiujmy, Ctrl-C i tutaj dajmy dolar zapytanie jest równe, w cudzysłowie oczywiście, zakończmy sobie, żeby nie było później jakichś błędów niepotrzebnych. I teraz tak, tutaj mamy wszystko prawidłowo, czyli będzie nam jakby dodawać nowe rekordy do tabeli wyniki, po kolei ID jest 0, czyli puste, automatyczne. BMI ID, tutaj mamy mieć jedynkę, jeżeli ten będzie przedział pierwszy. Nasza data będzie pobierana właśnie z tej zmiennej, czyli date. A wynik będzie wykorzystywany przy właśnie tego wskaźnika, czyli result. Dobra, zapytanie mamy, żeby nam się to teraz wykonało, wystarczy jeszcze podpiąć to MySQL Query. MySQL Query, czyli connect oraz nasze zapytanie. Zapytanie, dobra. Podepnijmy sobie to jeszcze jakąś zmienną, gdyby czasem coś. Na przykład dolar exit. Ok, to sobie skopiujmy. Tu tak samo wklejmy, tu tak samo wklejmy i tu tak samo wklejmy. I teraz zmienia nam się tylko jedynie wartość tych BMI ID, ponieważ tak mamy tu dla niedowagi to była jedynka, dla prawidłowej wagi no to jest dwójka, tutaj dla nadwagi to jest trójka, a dla otyłości to jest czwórka. No i to wszystko. Teraz zobaczmy sobie na stronie, czy to działa faktycznie. Kontynuuj, tu mamy localhost, przechodzimy do wyniki. Trochę zmniejszę to, dobra. I na przykład wpiszmy sobie 77 kg, wzrost 172. Licz BMI i zapisz wynik. No i mamy, twoja waga, twój wzrost BMI wynosi 26, więc powinniśmy być w nadwadze, czyli pod trójką. Zobaczmy, czy nam to, czy jest to. Dzisiaj mamy 21, tak, mamy. Właśnie tutaj nam zapisało pod trójeczką. A jeżeli dalibyśmy na przykład waga 99 kg, a wzrost 170, powinna być nadwaga. 34, więc powinno nam to dać teraz pod czwóreczką. No i gitara. Jest paradnie, jest super. Wyrobiliśmy się w ciągu 29 minut, także to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Arkusz Czwóreczka, pozdrawiam.